Nie zgadniecie, gdzie dzisiaj jestem i z jakiego miasta nagrywam dla Was moje poszukiwania świąteczne. Witam ze Splitu. To jest już moje drugie podejście do świątecznych poszukiwań, jeżeli chodzi o Stare Miasto w Splicie. Za pierwszym razem robiłem to gdzieś na początku grudnia i okazało się, że deszczowa pora po prostu nie pozwoliła mi nagrywać, ale nie tylko to nie pozwoliła mi nagrywać, bo w rzeczywistości okazało się, że na Starym Mieście w Splicie po prostu jeszcze niewiele się działo. Z tego co słyszałem, no to jest troszeczkę imprez, jakichś koncertów w ramach właśnie takiego jarmarku bożonarodzeniowego właśnie w Splicie. No więc dzisiaj po prostu wybrałem się tutaj w te słoneczne popołudnie, aby sprawdzić dla Was, czy rzeczywiście Boże Narodzenie można odczuć w Splicie. Wystarczyło przejść dosłownie, nie wiem, 20 metrów, żeby zobaczyć, że te wszystkie świąteczne przygotowania tak naprawdę jeszcze się odbywają. Tutaj możecie zauważyć, że dwójka sympatycznych panów rozwiesza lampki świąteczne wzdłuż właśnie tutaj Rivy, czyli tej głównej ulicy portowej. Ogólnie jest dzisiaj, jak możecie zauważyć, też bardzo ładna pogoda. Z tego co widziałem, jest 11 czy 12 stopni na plusie. Jest to trzeci z kolei dzień właśnie ze słońcem. I co ważniejsze, nie tylko ze słońcem, ale i bez wiatru. Tutaj bywalcy ze Splitu, myślę, że kojarzą to miejsce bardzo dobrze, gdzie jesteśmy. Zaraz będziemy szukać kolejnych świątecznych klimatów. Tak to właśnie dziś wygląda. Słonecznie, przyjemnie, najważniejsze, że bezwiecznie, bo jak wiadomo, jak jest wiatr, to nie jest fajnie, a jak nie ma, to jest bardzo fajnie. Restauracje na Rivie w większości są otwarte. Oczywiście miejsca są okupowane przede wszystkim przez lokalców, turystów. Z tego co słyszę po używanym języku, jest praktycznie garstka. Tak wygląda Riva. No, od ostatniego razu jest tutaj troszeczkę więcej takich, nie wiem, stoisk z różnymi świątecznymi klimatami. Tutaj możecie zjeść palacinki czy fritule. Tutaj możecie zamknąć się, jeśli chcecie. Już ktoś prawdopodobnie to zrobił. Co tu mamy jeszcze? Jakieś nalewki, miody. Nie wiem, jak bardzo naturalne. Nie będę tego dzisiaj sprawdzał. Swojski ser. Proszę bardzo. Chińszczyzna i więcej chińszczyzny. A ja w międzyczasie zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a także do obserwowania mnie na Instagramie i na Facebooku. Linki znajdziecie w opisie lub w pierwszym komentarzu. A przy okazji też uruchomiłem serwer Discorda, jeśli chcecie ze mną porozmawiać bezpośrednio. Również link znajduje się w opisie. O, a ja znalazłem przy okazji pierwsze takie naprawdę faktycznie świąteczne klimaty. Palma albo choinki. Nie, no po prostu to jest wciąż dla mnie na swój sposób szokujące. Boże, ile kiełbasy. Aj. Zrobiło mi się już trochę gorąco. Nie dlatego, że jest dużo ludzi, tylko dlatego, że naprawdę te słońce wciąż potrafi bardzo fajnie grzać. I w ogóle tutaj jest taka ciekawostka. Ja mam wrażenie, że Chorwaci są zepsuci do szpiku kości. W środku lata potrafią być ubrani w czarne, długie spodnie, kiedy temperatury sięgają ponad 30 stopni, albo zasuwać w długim rękawie, a na przykład teraz, zimą, bo jakby nie patrzeć, no jest zima, taka swojsko inna po prostu, ale potrafią być ubrani na przykład bardzo lekko, dużo lżej niż ja, więc nie wiem, kto tu ma zepsuty termostat, ale na pewno nie jestem to ja. Chociaż muszę sprawdzić w swoim aucie, bo coś ostatnio jest też nie tak. Podejrzewam, że wrócę tu jeszcze któregoś dnia, po prostu wieczorem, jak te wszystkie światełka się odpalą.
Na tym placu znajduje się sezonowe lodowisko. Nie wiem, czy ono funkcjonuje latem, ale podejrzewam, że nie. A tuż za nim jest akurat scena, gdzie w piątki i soboty, właśnie w okresie świątecznym, odbywają się różnorakie koncerty. Podobno dzisiaj ma też grać Arctic Monkeys. Właśnie, jest reklama... Arctic New Age of Ice. Już myślałem, że w końcu doczekam się jakiegoś fajnego koncertu w Splicie, bo pod tym względem fani dobrej muzyki. Wiem, że Arctic Monkeys to jest dobra muzyka. Strasznie się zepsuli. Ale nie macie czego szukać za bardzo, bo naprawdę wygląda to bardzo kiepsko. Ale lepiej wygląda tutejsze lodowisko. Tuż obok sceny znajduje się też dużo stolików obok różnych restauracji, gdzie można wypić coś, wypić kawę, wypić coś innego. Coś też na pewno zjeść, więc bardzo sympatycznie to wszystko wygląda. Podejrzewam, że wieczorem wygląda to właśnie dużo lepiej. Tutaj właśnie jest główna scena, gdzie aktualnie nie ma żadnej imprezy, ale jest odpalona jakaś muzyka. Ja wiem, że ten odcinek jest mega improwizowany, ale po prostu pomyślałem sobie, że taka reportażowa forma też może wam przypaść do gustu, jeżeli jesteście po prostu ciekawi, jak to w tym momencie wygląda. Wygląda to tak, oczywiście, że wciąż nie ma w Splicie zbyt dużo ludzi. Są jacyś tam pojedynczy turyści. Oczywiście im jest mniej, tym ja czuję się lepiej. Więc jak najbardziej podoba mi się ten stan. Nie jest tłoczno. Jest sympatycznie. Sądząc po ozdobach świątecznych, faktycznie warto przyjść tu wieczorem. Więc nadrobimy to jeszcze. Być może po świętach. A z tej okazji w ogóle właśnie życzę wam wesołych świąt, jeśli oglądacie to jeszcze przed świętami, święta. A po świętach też wam życzę wesołych świąt, w zależności od tego, co i kiedy świętujecie. Ogólnie życzę wam wszystkiego dobrego i dzięki, że jesteście na tym kanale ze mną. Skręca... O Jezus, co to było? Znaczy gołąb, to ja wiem, nie musicie pisać. Znam się akurat na tak podstawowych płakach, ptakach. Skręcimy ostro właśnie na Stare Miasto. Jak możecie zauważyć, jest tu absolutnie pusto w takich mniejszych, ciaśniejszych uliczkach. Zaraz podejdziemy jeszcze do pałacu Diocleciana, żeby zobaczyć, czy tam też mniej więcej tak to wygląda. O, cześć Hajduk, dawno mnie nie było na meczu. W sumie byłem tylko raz. Czas to chyba nadrobić, zwłaszcza, że nie będzie, myślę, że za zimno na stadionie. Pusto, bardzo pusto. Podoba mi się ten klimat. Im bliżej głównej części Starego Miasta, tym ludzi troszkę więcej. Chociaż wciąż nie aż tak bardzo dużo, ale za to więcej świątecznych osób. Więc faktycznie potwierdzam to, co mówiłem na samym początku, że początek grudnia to nie jest jeszcze świąteczny klimat w Splicie na Starym Mieście. Ładnie, ładnie jest tu naprawdę. Można odczuć zupełnie inny nastrój od tego panującego tu w środku sezonu, wiosną, latem. Kiedy no, spacerowanie po Starym Splickim Mieście przypomina po prostu, będę szczery, absolutny koszmar. Nie cierpię tego momentu. Większość z was już pewnie domyśla się, gdzie właśnie zmierzamy i zastanawiacie się, jak dużo będzie tutaj ludzi. Okazuje się, że można powiedzieć, że w centralnej części pałacu Diocleciana nie ma praktycznie nikogo. No i za to właśnie lubię doświadczanie zimowe w Chorwacji, nie tylko Splitu. Nie zawsze mała ilość, liczba osób, liczba ludzi jest fajna,
ale w takim miejscu jak Split, który zwykle właśnie jest jednak bardzo tłoczny w sezonie, teraz kiedy jest pusty. Naprawdę fajne doświadczenie. Ciekawe, czy są jakieś lody otwarte? Pewnie nie. Tutaj jakieś stare rzeczy. Nie no, kot nie wygląda na starego. Hello! Mam nie głęboko po prostu gdzieś. Hej kot, no weź popatrz na nie chociaż. Oczywiście ci, którzy w Chorwacji bywają lub byli chociaż raz, wiedzą, że jest tu bardzo dużo przyjaznych, a także nieprzyjaznych kotów, bo prawdę powiedziawszy, tyle razy, ile przy próbie głaskania dostałem w pierdziel niezliczoną liczbę razy, serio. Wyszliśmy już praktycznie do samej granicy Starego Miasta. Obok jeszcze jest targowisko. Nie wiem, jak bardzo aktywne w tym momencie, no ale powoli zbliżamy się do końca tego odcinka. To też jest na swój sposób fenomenalne, że pod koniec grudnia wciąż jest bardzo dużo liści na drzewach, zwłaszcza na niektórych gatunkach. Tutaj z tego co widzę, nie wiem, czy to jest klon? No wiem, botanik ze mnie żaden akurat. Podsumowując, czy w Splicie da się odczuć świąteczny klimat? W ogólnym rozrachunku tak, bez problemu, chociaż jest to doświadczenie oczywiście zupełnie inne od śnieżnej, wyjątkowo w tym roku Polski. Dla mnie są to pierwsze święta Bożego Narodzenia poza krajem, na obczyźnie, więc jest dla mnie to dosyć specyficzny i może nawet też w pewnym sensie sentymentalny moment. Ale cóż, nie mogę narzekać. Podjąłem decyzję o przeprowadzce do Chorwacji. Nie żałuję tego w żadnym stopniu. Cieszę się cały czas po prostu tym klimatem, który mam tutaj także w grudniu. Chociaż nie ukrywam, że troszeczkę brakuje mi wiosny i możliwości nacieszenia się taką, nie wiem, nazwijmy to prawidłową Chorwacją, przynajmniej z perspektywy wielu właśnie z Was. Ja jeszcze raz dziękuję za dzisiaj. Oczywiście raz jeszcze zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli zostaliście ze mną tutaj do końca filmu, to jeszcze raz życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia, wesołych świąt wielkanocnych przy okazji, wesołych urodzin, wesołych imienin, wesołego czegokolwiek tylko chcecie i cokolwiek tylko świętujecie. Tilps. A można byłoby to jakieś tak... Split! Wszystko jasne.